Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o Polsce w czasach stalinizmu. Czego się dowiemy na tej lekcji? Poznamy okoliczności powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a więc PZPR. Poznamy przemiany gospodarcze i społeczne oraz ich skutki. Dowiemy się, kim byli przodownicy pracy. Dowiemy się, na czym polegał stalinizm i socrealizm. Poznamy okoliczności uchwalenia konstytucji PRL. Zaczynamy od powstania PZPR. We wrześniu 1947 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się tajna konferencja przywódców komunistycznych. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej KCPPR Władysław Gomułka opowiedział się na niej za dochodzeniem Polski do komunizmu inną drogą niż ZSRR. Był on komunistą i zwolennikiem sojuszu ZSRR, jednak uważał, że decyzje dotyczące spraw polskich powinny zapadać w Warszawie, a nie w Moskwie. Sprzeciwiał się też planom szybkiej kolektywizacji rolnictwa. Pod naciskiem Sowietów działacze PPR uznali jednak poglądy Gomułki za błędne i oskarżyli go o odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne. W ten sposób rozpoczęto proces odsuwania go od władzy. Na konferencji w Szklarskiej Porębie władze komunistyczne podjęły również decyzję o likwidacji systemu wielopartyjnego w Polsce. Podziemny ruch oporu już niemal nie istniał, a legalną opozycję, czyli głównie PSL, początkowo zepchnięto na margines życia politycznego, a następnie zlikwidowano. Część członków tej partii wstąpiła do Stronnictwa Ludowego, które zmieniło nazwę na Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Partia ta wraz ze Stronnictwem Demokratycznym była całkowicie lojalna wobec komunistów. Polska Partia Socjalistyczna po kolejnych czystkach coraz bardziej upodobniała się do PPR. 15 grudnia 1948 roku odbył się Kongres Zjednoczeniowy i z połączenia PPS i PPR powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZPR. Sekretarzem generalnym KCPZPR został Bolesław Bierut. System, w którym tylko jedna partia sprawuje władzę, nazywamy systemem monopartyjnym. Występował on we wszystkich państwach komunistycznych. Po utworzeniu PZPR na kilka lat ukształtowało się kierownictwo partii, a zarazem państwa. Należał do niego Bolesław Bierut, stojący na czele PZPR i pełniący jednocześnie funkcję prezydenta. Za szerzenie ideologii i aparat bezpieczeństwa odpowiadał Jakub Berman, gospodarką kierował Hilary Minc. Jednak rzeczywistą władzę sprawował Stalin, dysponował on w Polsce rozbudowaną siatką agentów, najczęściej Rosjan, którym powierzano kluczowe polskie urzędy. Przemiany gospodarczo-społeczne. Po konferencji w Szklarskiej Porębie w Polsce rozpoczęto dostosowywanie gospodarki do wzorców sowieckich. Przede wszystkim wprowadzono system centralnego sterowania. Wiązało się to z odgórnym ustaleniem wysokości produkcji, np. liczby par butów czy rowerów. Centralnie ustalano również ceny oraz zasady podziału wytworzonych dóbr, podjęto realizację planu rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu, zwanego potocznie planem sześcioletnim. Miał on miejsce w latach 1950-1955. Zgodnie z intencją Stalina główny nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego, przede wszystkim zbrojeniowego. Zaplanowano budowę 350 nowych zakładów przemysłowych, w tym kombinatu metalurgicznego pod Krakowem, huty imienia Włodzimierza Lenina. Przy kombinacie miało też powstać wielkie wzorcowe komunistyczne osiedle, późniejsza dzielnica Krakowa Nowa Huta. Jego usytuowanie w sąsiedztwie największego wówczas ośrodka kulturalnego i naukowego w Polsce wynikało m.in. z chęci zwiększenia liczby robotników w stosunku do inteligencji. Podczas wdrażania nowego planu gospodarczego bezkrytycznie wprowadzono w życie oczekiwania Moskwy, w ogóle nie biorąc pod uwagę czynników ekonomicznych. Plan sześcioletni nie został w pełni zrealizowany i tylko kilka z założonych celów zostało osiągniętych. Produkcja przemysłowa wzrosła mniej więcej o 250% i Polska po raz pierwszy w historii stała się krajem zindustrializowanym. Doszło też do masowej migracji ludności z przeludnionych wsi do miast. Nastąpiła również znaczna aktywizacja zawodowa kobiet. Jednak nie pojawił się oczekiwany wzrost produkcji żywności. Zamiast zakładanego wzrostu o 50%, nastąpił wzrost zaledwie o 13%, co i pogłębiły się właściwie dotkliwe braki w zaopatrzeniu w dobra konsumpcyjne. Wbrew komunistycznej propagandzie plan sześcioletni nie poprawił w znaczący sposób warunków życia ludności.
Armię Odrodzonej Polski potocznie nazywano Ludowym Wojskiem Polskim. Na jego czele jako minister obrony narodowej i marszałek stanął w 1949 roku Konstanty Rokossowski, jeden z czołowych dowódców sowieckich z lat II wojny światowej. Pochodził on wprawdzie z polskiej rodziny, ale całe dorosłe życie spędził jako żołnierz zawodowy Armii Czerwonej. Za jego rządów w polskim wojsku zwiększono liczbę sowieckich oficerów oraz doradców. Jednocześnie zwolniono ze służby około 10 tysięcy polskich oficerów, uznanych za niepewnych politycznie. Wszelkie decyzje dotyczące Armii Polskiej zapadały w Moskwie. Ponadto w Polsce stacjonowało około 300 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Przodownicy pracy. Na wzór sowiecki w polskich zakładach przemysłowych komuniści wprowadzili normy wydajności pracy. Wraz z nimi pojawił się także znany z ZSRR wyścig pracy, który polegał na przekraczaniu obowiązujących w danym przedsiębiorstwie norm. Wiązało się to oczywiście z nagrodami i pochwałami od partii dla przodownika pracy. Jednak inicjatywa ta nie cieszyła się w Polsce zbyt dobrą sławą. Służyła bowiem władzom do podnoszenia wymaganych norm produkcji dla pozostałych pracowników. Pierwszym wykreowanym przez propagandę bohaterem wyścigu pracy był górnik Wincenty Pstrowski. Górnik Czesław Zieliński był przodownikiem pracy, który wykonał 721% normy, za co został mianowany wicedyrektorem kopalni węgla kamiennego Wieczorek w Katowicach. Tutaj można powiedzieć, że to echo PRL-u skupione wokół pracy, tych obowiązujących norm, wyścigu pracy, przodowników pracy, obowiązuje w pewnym sensie do dzisiaj, zwłaszcza wśród osób ze starszego pokolenia. Stąd chociażby w Polsce obserwuje się takie zjawisko przywiązania ludzi do pracy, na przykład unikania zwolnień lekarskich i pracowania ponad siły w imię tak naprawdę tego ideału pracy wykreowanego jeszcze w czasach PRL-u, co jest raczej rzadko spotykane na Zachodzie. Dalej mamy kolektywizację rolnictwa. Po umocnieniu swojej władzy komuniści przystąpili do próby kolektywizacji rolnictwa na wzór sowiecki. Propagandowo tworzenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i osiągnięcia państwowych gospodarstw rolnych PGR, które dzięki mechanizacji, czyli zastosowaniu m.in. traktorów, miały zapewnić zwiększenie produkcji rolnej. A więc te rolnicze spółdzielnie produkcyjne i osiągnięcia PGR-ów otoczone były taką szczególną propagandą. Rolnikom pracującym w PGR-ach obiecywano mieszkania, dobre pensje, darmowe śniadanie dla dzieci w stołówkach, czy też przydział węgla na zimę. Kolektywizacja wynikała głównie ze względów ideologicznych, ponieważ w komunizmie miały zniknąć prywatne środki produkcji, w tym indywidualne gospodarstwo rolne. Władze oczekiwały także łatwiejszego egzekwowania obowiązkowych dostaw żywności, którymi obciążano wieś, oraz uwolnienia ze wsi siły roboczej potrzebnej w rozbudowującym się przemyśle. Aby przyspieszyć kolektywizację, zaczęto stosować restrykcje, m.in. podwyższano rolnikom indywidualnym podatki, podjęto też wielką kampanię propagandową przeciwko kułakom, czyli właścicielom dużych gospodarstw niechętnych wstępowaniu do spółdzielni rolniczych. Wobec nieskuteczności tych wszystkich działań rozpoczęto także aresztowanie i konfiskatę majątków. Ostatecznie jednak skolektywizowano zaledwie 10% gruntów ornych, ponieważ opór wsi był znacznie silniejszy niż się spodziewano. Stalinizm w Polsce. W następnej kolejności komuniści rozpoczęli wdrażanie rozwiązań wzorowanych na sowieckich we wszystkich dziedzinach życia i funkcjonowania państwa. Obywateli poddano pełnej kontroli, a w społeczeństwie stwarzano atmosferę zagrożenia. Represjom towarzyszyła wszechobecna propaganda, wprowadzono kult jednostki, który polegał na oddawaniu czci Stalinowi. Na jego cześć pisano m.in. wiersze, w których przedstawiano go jako niezwykłego człowieka, wszechstronnego geniusza i wielkiego myśliciela. Hasła te propagowano w szkołach i zakładach pracy, używając w tym celu także literatury i filmów. Działania te przyniosły taki skutek, że gdy 5 marca 1953 roku przestało bić serce Józefa Stalina, część społeczeństwa, która uległa indoktrynacji, pogrążyła się w szczerej i głębokiej żałobie. Władze zdecydowały wówczas o zmianie nazwy Katowic na Stalinogród. Wzorem kultu Stalina w krajach bloku komunistycznego kwitł kult lokalnych przywódców partii.
W Polsce próbowano czcią otoczyć Bolesława Bieruta, którego imieniem nazywano m.in. zakłady pracy. W okresie stalinowskim starano się odpowiednio ukształtować ideologicznie nowe pokolenie. Dzieciom wpajano w szkole, że komunizm stanowi najwyższą wartość. Polski system oświaty oparto na wzorcach sowieckich. Od wczesnych lat uczono rosyjskiego, przetłumaczono z niego też niektóre podręczniki, a na lekcjach wychwalano Związek Radziecki. Zgodnie z sowieckimi wzorami młodych ludzi zmuszano do wstępowania do komunistycznych organizacji, m.in. Związku Młodzieży Polskiej, ZMP i Służby Polsce SP. Udział w zebraniach i manifestacjach miał odciągać ich od wpływu innych środowisk, w tym kościoła i starszego pokolenia. Kolejnym takim szczególnym, można powiedzieć, pojęciem jest socrealizm, zjawisko w kulturze. Socrealizm, realizm socjalistyczny, obowiązywał w kulturze okresu stalinizmu, był jedynym nurtem uznawanym przez komunistyczne władze. Odnosił się on do tego, że właściwie wszystkie dziedziny sztuki, muzyka, malarstwo, architektura, poezja, proza miały propagować kult pracy i prostego człowieka oraz wyższość systemu komunistycznego. Dozwolone było tworzenie jedynie dzieł o charakterze ideologicznym, nazywanych również dziełami zaangażowanymi. Sztuka miała nieść jednoznaczny i czytelny dla wszystkich odbiorców przekaz propagandowy, natomiast dzieła i twórców odbiegających od tego kanonu, od tych norm, po prostu zwalczano. I konstytucja stalinowska z 1952 roku, symbolem zwycięstwa stalinizmu w Polsce, była sprawa konstytucji. Jej projekt, wzorowany na sowieckiej konstytucji i opracowany przez Sejm Ustawodawczy, przetłumaczono na język rosyjski i przedstawiono do akceptacji Stalinowi. Konstytucja została uchwalona 22 lipca 1952 roku po uwzględnieniu poprawek dyktatora. Towarzyszyła temu propagandowa gala podkreślająca demokratyczny charakter i postępowość ustawy zasadniczej. Na mocy konstytucji zmieniono nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL, a orła w godle pozbawiono korony. Odrzucono też trójpodział władzy, parlament składał się tylko z jednej izby Sejmu, zlikwidowano urząd prezydenta, a jego miejsce zajęła 15-osobowa Rada Państwa. W praktyce rzeczywistą władzę sprawował pierwszy sekretarz PZPR. Formalnie konstytucja dawała społeczeństwu szerokie prawa obywatelskie, ale zawierała ostrzeżenie, że nie mogą one godzić w ustrój i porządek prawny PRL. I ostatnie zagadnienie, walka z Kościołem. Komuniści początkowo unikali otwartego konfliktu z Kościołem katolickim, jednak po umocnieniu swoich rządów rozpoczęli ataki na duchowieństwo w prasie i audycjach radiowych. W 1950 roku zostało podpisane porozumienie między przedstawicielami rządu a episkopatem. Władze zobowiązały się pozostawić naukę religii w szkołach, zachować szkoły katolickie, w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski, oraz prawo katolików do stowarzyszania się, wydawania własnej prasy, swobody kultu i pielgrzymek. W zamian episkopat obiecał nauczać w duchu poszanowania prawa i władzy państwowej, zrezygnował ze sprzeciwu wobec kolektywizacji wsi oraz zobowiązał się do współpracy przy zwalczaniu zbrojnych oddziałów podziemia niepodległościowego. Nie zakończyło to jednak represji, władze narzucały swoje stanowisko przy obsadzaniu diecezji, zlikwidowały niższe seminaria duchowne, cenzurowały wydawnictwa kościelne i uniemożliwiały odbywanie pielgrzymek. Szykanowano też opornych duchownych, w 1951 roku aresztowano biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, którego oskarżono o kolaborację z Niemcami i szpiegostwo. Po torturach w czasie pokazowego procesu biskup przyznał się do zarzucanych mu czynów i został skazany na 12 lat więzienia. We wrześniu 1953 roku aresztowano prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który został internowany na 3 lata. W grudniu 1953 roku władze zmusiły episkopat, a później resztę duchowieństwa, do ślubowania na wierność PRL. Księża, którzy odmówili złożenia przysięgi, nie mogli pełnić swoich obowiązków duszpasterskich. Dziękuję za uwagę.